Czy według pani ta wiedza, którą posiadają mieszkańcy, czy która jest przekazywana mieszkańcom, jest wystarczająca? Czy tej wiedzy brakuje i tych informacji? Według mnie brakuje. Jest zbyt mało na ten temat powiedziane. Nie ma żadnych plakatów, nie ma żadnej takiej informacji. To jest raczej jedna pani, drugiej pani coś powie, czy jeden pan coś powie i na tej zasadzie możemy się dowiedzieć, co jest planowane w naszej gminie i w naszym mieście. Jakie są pani obawy związane z tą inwestycją? Zagrożenie jest ogromne według mnie. Rozjeżdżone drogi będą, bo ten transport to będzie non-stop w jedną stronę i w drugą stronę i to się nie będzie odbywało tylko w ciągu dnia, ale i w ciągu nocy. Nasza obwodnica będzie zakorkowana, więc będą musiały te samochody jechać, nie wiem, przez miasto, z drugiej strony jakiś obwód. Nie mówię już o tych zapachach, bo to każdy powiedział. Nie mamy tutaj żadnych parków, rozrywki typu, żeby gdzieś chodzić. Jedynie co w tej chwili robimy, to mamy te nasze ścieżki zdrowia, że tak powiem, dzięki innym władzom poprzednim. I nawet te ścieżki będą nam zabrane, bo jeżeli będą samochody jeździły i tak jak małżonek mój wyliczył 5, 7, 10 minut, czy w jedną, czy w drugą stronę, to nie ma szans o żadnej porze, czy wieczorem, czy rano, czy do południa chodzić po tych ścieżkach. A te ścieżki są chyba po to dla naszego zdrowia. No Pelplin już nie jest też ani takim młodym miastem. Ma dużo już emerytów, rencistów, ale są i dzieci, które trzeba wychować, prowadzić do szkoły. Nie wyobrażam sobie tego. Po prostu nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Może ci, którzy mają już domy poza miastem, poza Pelplinem, chcą tej lokalizacji tak blisko. Nie wiem, trudno mi na ten temat powiedzieć. Czy uważa pani, że ta inwestycja może być szkodliwa dla środowiska i w jaki sposób? Według mnie, czy mojej wiedzy, na pewno jest niewystarczająca, ale tak, to się wszystko wiąże z tym, że na pewno nie wpłynie na poprawę zdrowia, na poprawę samopoczucia naszych mieszkańców, dzieci. Mieliśmy już jeden zakład, który był zlikwidowany, bo gdzieś te odpady były i tak dalej. Ale one chyba już nie tak szkodziły, jak w tej chwili to będzie nam szkodzić. Każdy odbiega od tego, jeżeli to jest małe miasto, ono ma być przyjazne. Jesteśmy takimi już resztkami tych pól, tych łąk, tego wszystkiego. Teraz mamy to mieć zasmrodzone, zaśmiecone, rozjechane. Kto do nas tutaj przyjedzie? To do nas nikt nie przyjedzie. Mamy tą katedrę, która jest wspaniała. Mamy park, którym można tam raz w miesiącu czy tygodniu pójść. To już nie będziemy mieli nic. Nie mamy hoteli. Nikt do nas nie przyjdzie. Chyba tylko, że na pogrzeb. No nic więcej nie wiem. Jestem może głosem wszystkich tutaj, którzy są obecni. Wydaje mi się, że powinien być jeszcze jakiś protest bliżej tych ludzi, którzy zamieszkują to osiedle. To są domy jednorodzinne, oni też chcieliby mieć spokój, ciszę, po to te domy wybudowali są na obrzeżach, a my tam, gdzie mieszkamy na Dworcowej, to samo, przecież ta obwodnica mieści się poza granicami Pelplina, cieszymy się, że ją mamy, że wszystkie samochody nie muszą jechać przez Pelplin, a teraz nie wiem, co będzie. No, z Pelplina się nie wyprowadzę, bo już jestem w takim wieku, że niestety nie wyjdę stąd, ale żal mi tego, co tutaj jest. Tego jeszcze czystego powietrza, tego, że możemy jechać do lasu, że jeszcze nie ma takiej obawy, że nam coś tutaj rozjedzie, że muchy będą latały nam naokoło i tam jakieś inne gryzonie. Co według pani wiedzy powstanie właśnie w okolicy tego skrzyżowania i w okolicy pani domu? Powstać ma zakład właśnie spalarnia kości i takich odpadów poubojowych, która ma być zwożona nie tylko z Polski, ale nawet i z całej Europy. Właśnie tutaj przedmówczyni czy przedmówca mówił, że w Belgii zamknięto jakiś taki tego typu zakład. Wiem, że we Włoszech też zamknięto i to ma właśnie powstać u nas, więc nie za bardzo mi się to podoba. Jakie są pani obawy? No generalnie pewnie się już powtórzę, ale najbardziej chyba właśnie ten zapach, w zasadzie można nazwać to smród. Mieliśmy też tutaj kilka lat wcześniej i cukrownie, i jakieś zakłady kwasy jakieś były, była spalarnia kości kilka kilometrów stąd i to zawsze dawało no po prostu smród i to będzie podobnie i tutaj dużo ma tych samochodów z tymi odpadami przyjeżdżać i zawsze jakieś awarie mogą się wydarzyć, więc nie wierzę, że to będzie tak czyściutko, pięknie, ładnie, więc no zawsze coś się może wydarzyć i będzie to dla nas uciążliwe. Czy słyszała pani może o tego typu inwestycji, która jest zlokalizowana na terenie Polski? Nie, aż tak dokładnie się w to nie wgłębiłam, ale słyszałam, że właśnie poza granicami Polski były takie zakłady, które zostały zamknięte. W gminie Pelplin mieszkam od urodzenia, a w tym domu
14 lat. Czy w momencie, kiedy był uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 2010 roku, składała Pani jakiekolwiek oprotestowanie do wyłożonego planu, gdzie właśnie wtedy była wprowadzana zmiana dotycząca tego, że tam może powstać zakład, no, z produkcją uciążliwą? Nie, to szczerze mówiąc było tak dość po cichu zrobione. Myśmy nic o tym nie wiedzieli. Wiadomo, ludzie też pracują, są zajęci różnymi sprawami, żeby się tym dowiadywać. To nie było jakoś ogłaszane, informowane, więc po prostu nie wiedzieliśmy. I teraz zaczęło właśnie być coraz głośniej o tym, więc tak człowiek się dowiedział o tym po prostu. I w ten sposób to było. Czy według Pani urząd, czyli myślę tutaj burmistrz czy też rada miejska, może cokolwiek zrobić w ramach zablokowania tej inwestycji? Jest to dość trudne pytanie. Nie wiem, czy mogą coś zrobić, ale bardzo bym chciała, żeby coś zrobili i żeby dołożyli wszelkich starań. Wiadomo, oni są też obwarowani różnymi przepisami prawnymi, więc też muszą to zachowywać, ale bardzo bym chciała, żeby zrobili wszystko, co się po prostu da, żeby to zablokować, tak, żeby to zatrzymać, tak. Jeszcze nie jest nic zbudowane, więc myślę, że jest jakaś jeszcze szansa na to, żeby powstrzymać budowę tego zakładu i po prostu, żeby tego nie było. No. Chcielibyśmy, żeby nasza okolica, w której mieszkamy, była czysta, żeby można było w niej mieszkać, jakoś funkcjonować, pracować, żeby nie trzeba było uciekać po prostu z tej gminy. Czy była Pani w lutym 2018 roku na spotkaniu, które było w Miejskim Ośrodku Kultury? Nie, nie byłam, bo też o nim właśnie nie wiedziałam. Jeżeli takie spotkanie kolejne miały być zorganizowane, czy nie wiem, teraz już by Pani poszukiwała tych informacji i przyszłaby na takie spotkanie, jakby się o nim dowiedziała? Tak, przyszłabym. Ja czasami zaglądam na stronę internetową właśnie urzędu, czy to MOK-u właśnie i z pewnością bym coś tam znalazła. Tylko to powinno być bardziej jakoś tak przekazywane do informacji dla społeczeństwa. Nie tylko jednym kanałem, tylko kilkoma. Po prostu jakieś chociażby, nie wiem, chociaż plakat jakiś na słupach ogłoszeniowych. Zawsze jednak człowiek tam przechodzi i coś tam zobaczy i po prostu zainteresuje się, tak, a to jest, bo nie każdy, wiadomo, ma dostęp do internetu, różnie tam otrzymują te informacje, najczęściej tak zwana poczta pantoflowa, ale no zbyt długo ona trwa czasami, więc różne musiałyby być moim zdaniem jakieś kanały informowania, nie tylko jakiś internet, ale jakieś może ulotki czy plakaty, no cokolwiek, coś takiego, żeby dotrzeć do większej ilości osób. Czy w przypadku realizacji tej inwestycji będzie Pani zastanawiała się, czy rozważała możliwość żądania odszkodowania od urzędu z takiego względu, że no, według Pani działka straci na wartości? Nie wiem, ale to z pewnością będzie rzutowało na wartość naszych nieruchomości. To na pewno. Chyba tak, no bo cóż, dlaczego mam nie skorzystać z tego, skoro zostało coś mi zabrane, tak? I trudne pytanie, nie wiem, jak bym się zachowała do końca, gdybym została postawiona rzeczywiście przed takim faktem. Czy według Pani ten zakład będzie uciążliwy dla środowiska, czy na przykład dla Pani dzieci, czy dla dzieci, które gdzieś tu też są w okolicy? Raczej tak, będzie uciążliwy, bo będzie ten smród na pewno jakiś tam i zawsze jakaś, tak jak już wcześniej powiedziałam, może się wydarzyć awaria i chociażby niedawny pożar Igloteksu, który no tu było bardzo czuć po prostu ten cały dym, to był po prostu okropny smród plastiku jakiegoś, a to jest 20 kilometrów, więc to nawet i odległość, a co dopiero jak to będziemy mieć praktycznie pod nosem. Ja jestem lekarzem tutaj i pracuję już bardzo, bardzo długo, bo od 80 roku, od 85, więc obecnie mieszkam na Rożentalu, koło fermy Drobiu, zaraz, bardzo blisko. Ale wybrałam sobie to miejsce 10 lat temu sama, ponieważ było tam koło lasu, spokojnie i naprawdę pięknie, ale teraz przeżywam koszmar, ponieważ właściwie ferma Drobiu mi tak bardzo nie dokucza. Czasami, jak wiatr wieje od strony południowej, gdzie są no niestety zapachy i z chlewików, i paszy, i od kur, ale mi to nie przeszkadza. Natomiast Gumeko powstało, zakład, o którym nikt nie wspomniał. Dojazd jest fatalny, ponieważ droga to jest raczej dla dwóch dorożek, a nie dla samochodu wielkiego. Wali nam się nasz dom, ponieważ są takie ogromne drgania i taki hałas jest, że no to trudno sobie w ogóle wyobrazić. Jeżdżą samochody rano, w południe i nocą, tony przewożą
opona później tego materiału, który też tony waży. W projekcie jest droga, tylko jest teraz problem, że ta droga będzie do momentu, ponieważ no, są problemy niestety finansowe. A jeżeli chodzi o ten zakład, byłam na spotkaniu razem z mężem w 2018 roku. Było to przedstawione pięknie na podstawie jakiejś włoskiej firmy. Mnie najbardziej niepokoi, ja już nie powiem o zapachach, o drodze, o chorobach. Przeżyłam kościarnię w Kulicach, śmieciarnię w Kulicach, gdzie właściwie w tej chwili są konsekwencje tego, że rzeczywiście jest bardzo dużo chorób, astmy, alergii, nowotworów płuc. I właśnie tam, na tamtym terenie, gdzie ludzie mieli kontakt, wszyscy na pewno wiedzą, jakie były zapachy i tam nie można było przejechać czasami w ogóle tą drogą. I teraz właściwie to wszystko jest tak, pracowałam w zakładzie państwa Michny, gdzie starszy pan Michna był. To były inne czasy, dbało się troszeczkę bardziej o ludzi i o środowisko. Teraz to jest wszystko na zasadzie takiej trochę wolnej Amerykanki. Wydaje mi się, że fajnie się złożyło, że ludzie się nareszcie zbuntowali, dlatego że mieszkam na Rożentalu, ale mam działki na Reja i na Kraszewskiego i mam problem, ponieważ wystąpiłam o zabudowę, której teraz jest plan zagospodarowania, nie otrzymałam, muszę rok czekać, żebym w ogóle mogła cokolwiek tam postawić, mimo że tą działkę mam lata. I ja nie wiem, czy rzeczywiście jestem medyk, czy jestem taka nieświadoma, czy po prostu jest problem w urzędzie, że takie rzeczy w ogóle są, nie ma żadnej informacji. Ani poprzednio nie było, że ja nie będę mogła na przykład sobie na własnych działkach postawić na przykład jakiegoś domu, ponieważ teraz będzie plan zagospodarowania, to będzie trwało rok albo półtora roku i no stoję, siedzę, mogę kukurydzę sobie posadzić tam w tym czasie. A jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mnie na przykład przeraża to, że tam w tym filmie było pokazane, że potrzebna jest bardzo duża ilość wody, pary wodnej, czegoś tam. Czy ta woda będzie, ta para, która będzie się wydobywała, to były megatony tej pary, tej wody, skądś woda musi być brana, gdzieś odprowadzana. A poza tym to, jeżeli będzie ta para wodna, to nie będzie pachnidło. Ja już nie mówię o tych śmierdzących, przywożonych trupach zwierzęcych, bo to jest koszmar. To śmierdzi, wiadomo jak się zwłoki rozkładają. Wystarczy, że u mnie kot jest przejechany i śmierdzi, a co dopiero tony padliny, krwi, która się rozkłada, to jest białko, to jest ogromne zanieczyszczenie. Gdzie ta para wodna pójdzie? Przecież ona poleci tu nam w przestrzeń na nasze domy, na... No tak, oczywiście. I jak ci ludzie wszyscy mają to przeżyć? A poza tym, poza tym jeszcze jest drugi problem, problem wiatraków, które tu mają powstać, o którym też się tutaj nie mówi. I jakaś strefa buforowa, też ludzie nie wiedzą. Tyle jest zagrożeń, o których nie wiemy. I wydaje mi się, że my powinniśmy być bardziej informowani, mieć większy dostęp. No w końcu... No jestem lekarzem, mogę sobie posprzątać w domu na własnej posesji, ale też bym chciała mieć większy dostęp do informacji jakieś. Jeżeli nawet płacimy podatki i mam tam działki, ziemię, to ktoś powinien mnie, no jeżeli płacę nawet podatek i ma być plan inwestycyjny czy plan zagospodarowania, jakąś informację, że pani, obudź się pani, albo informacja, że nie będzie pani mogła na tej działce ileś tam lat nic zrobić, tylko trawę siać. Mam dużo żalu i pretensji, nie wiem do kogo, może sama do siebie, że za dużo może pracuję i zajmuję się pracą, a mało wiadomościami, które dookoła się dzieją. Ale na przykład jestem zaprzyjaźniona z pokoleniami ludzi i chciałabym, żeby żyli radośnie i zdrowie. Jesteśmy zaprzyjaźnieni też ze sobą, jakoś tak żyjemy tu w tym miasteczku fajnie. Jest to piękne miasto, wcale nie mam zamiaru się stąd wynosić. W ogóle moja prababcia tutaj mieszkała pięknie nad rzeką, pamiętam piękną wieżycę, która była czyściuteńka lata temu, kiedy raki łowiliśmy, byłam dzieckiem. No a teraz no, nie ma o czym mówić, a jeszcze do tej biednej wieżycy wpuszczać jakieś świństwa, smrody. Nie wyobrażam sobie tego naprawdę. Chciałabym, żeby i starsi sobie, no tylu ludzi starych, schorowanych, z chorobami ruchu, gdzie mają chodzić? Będą chodzić wokół własnego domu i smrody wąchać? No, nie, niewyobrażalne.
Nie umiem więcej powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale na pewno perfumów tu nie będzie, nie?